Tomasz Romanowski tuż po wygranej walce na VFC L10. Gratulacje, ale decyzja niejednogłośna, rywal nie zgodził się. Rozmawiałem z rywalem po walce, także nie miał do mnie jakiegoś żalu ani nic. No, ja wybierałem presję, trafiałem mocniejszymi na pewno ciosami. On może bił takie mi na gardę ciosy, więcej może zadawał, ale ja też biłem takie farfocle na kolano, dosyć dużo. Tego biłem, także niejednogłośna jak najbardziej, ale no moim zdaniem presja i te mocniejsze ciosy były po mojej stronie na pewno. Tym bardziej, że mówię, że było widać, że jednak opadał z sił. Obydwoje, wiadomo, daliśmy z siebie wszystko, ale no mówię, zostawiliśmy trochę zdrowia w tej klatce, także mówię, nie mi to oceniać, ja daję z siebie wszystko, dziękuję Piotrkowi za walkę, dziękuję Ci Piotrek, wspaniały chłopak, lubię takich ludzi charakternych, no co, no tak wyszło. Odnośnie właśnie Piotrka, dużo prowokował, widać, język wystawiał, uśmiechał się. Fajnie, lubię takie coś, jara mnie to ogólnie. Wiadomo, trzeba mieć do siebie szacunek, ale jeżeli ktoś preferuje taki styl, no to mi to w ogóle nie przeszkadza. Podczas walki, jak się pochylałeś, próbował podbródkowym, coś doszło? No trafi mnie tutaj wargę chyba delikatnie, mam rozciętą, ale nie, jakby doszło, to wiadomo, no to byście na pewno to widzieli. Główny plan był taki, żeby sierpami, bo widziałem, dużo sierpów uderzałeś. Miałem ogólnie, plan był taki, żeby skracać dystans, no bo wiadomo, miał 1,90 m, było 10 cm ponad ode mnie wyższy. Presja, jeszcze raz presja miała być, ale było ślisko. I to właśnie było jakby klucz do tego, że nie mogłem zadawać tyle ciosów. Miałem tlenu w trzeciej rundzie, no nie wiem czy widziałeś, ale no miałem jeszcze tego tlenu, żeby bić się, ale no nie dałem rady, no bo był jeden taki moment w walce, że się poślizłem i mogłem stracić naprawdę pozycję dogodną, niedogodną dla siebie, bo mógł to wykorzystać. Dobrze, że nie poleciał, szacunek mu za to, fajnie się zachował. Wiedział też, że jest ślisko, ale no trudno, no. Ale też dobrze, ty się zachowałeś, gdy rywal właśnie oko zakrył, bo chyba pot mu tam wpadł, to też nie przycisnąłeś cię, tu zawsze twój narożnik krzyczał, żebyś przycisnął w tym momencie, ty jednak odpuściłeś. Nie, no wiadomo, no trzeba szanować siebie, ja szanuję zawodników, zostawiamy skurwysyństwo, zostawiamy w klatce, ale trzeba zawodników szanować, no bo jednak wkładamy w to dużo zdrowia, przygotowujemy się, poświęcamy się na pewno w jakimś stopniu, także mówię, że no co tu więcej mówić, no to jest taki sport i Bardzo śliska mata była, utrudniało to tobie walkę? No właśnie, już jak mówiłem na początku, no właśnie bardzo utrudniało, bo jeszcze w pierwszej rundzie było ok, w drugiej jeszcze pamiętam też było w miarę ok, ale już w trzeciej była tragedia. Dwa razy wycierana? Tragedia była. Parteru w ogóle nie miałeś w planach? Nie. Widziałem, że oglądałem jego z dwie walki, bo ja tak nie śledzę walk. Oglądałem jedną na żywo i jedną chyba na YouTubie, czy dwie. Tak sobie zerkłem, tak tylko chwilowo, czy widziałem, że go parę razy sprowadzali i szybko bardzo dobrze stawał. Ma warunki, by musiał bardzo dużo poświęcić na to siły i spiąć się, żeby go przytrzymać w tym parterze, bo jednak ma duże warunki. Długi jest i na pewno by sobie ładnie pracował tymi rękoma, dlatego nie było taki plan, aczkolwiek wiadomo, no w ostateczności jakby była okazja, to by może i sprowadził tę walkę do parteru, no ale mówię, tak jak mówisz, w trzeciej rundzie było ślisko, miałem plan taki, może, że mógłbym w trzeciej rundzie sprowadzić, jeżeli coś by nie grało, ale w trzeciej rundzie to już w ogóle był dramat, bo było ślisko. Mogłem sam stracić pozycję, dlatego nie próbowałem obalać. Wolałem już bić się dalej w stójce. Okej, Tomasz, z mojej strony to wszystko, jeśli masz ochotę, możesz podziękować sponsorom. Dziękuję swoim sponsorom, mam trochę ich, także ciężko by było wszystkich wymienić, ale dziękuję rodzinie, dziękuję teamom, BKS Scorpio Szczecin, Berserkers, Team Poland, Berserkers, Team Stargard, trenerom oczywiście, no rodzinie, swojej kochanej dziewczynie, córeczkę bardzo pozdrawiam, Oliwierka mojego kochanego, także mówię, dziękuję wszystkim kibicom, przede wszystkim tutaj zgromadzonym w sali, bo naprawdę czułem taki ciepły doping, że to było masakra. Właśnie odnośnie wydarzenia tutaj w Stargardzie brakowało, myślisz, że niedługo będą jakieś kolejne gale, bo jednak cała hala, wiesz, dopingowała wam? Nie, no w porządku, bo mówię, to nimi oceniać, ja jestem wiadomo chętny, bo u siebie walczę, ale no mówię, no jeżeli organizatorzy tak zadecydują, to ja z miłą chęcią podejmę rękawice. Okej, dziękuję. Dziękuję bardzo.